Cześć, witajcie, wędkarstwo, jedziemy na ryby. Z kolegą Jankiem, co za brzuch? Za brzuch. Wybraliśmy się nad rzekę Obrę. Nie, ładnie, zobacz to. O, ładna, ładna wzdręga, o, jak fajnie zaczynamy, zobaczcie. Właśnie tą rybę piękną. Ładnie pokaż tak, o, by było widać, bo to jest takie no 25 może. Piękna rybka. Bardzo ładna. O. Widzicie, Janek już łowi jak zwykle te duże. On ma talent po prostu, a ja dopiero się rozkładam. I co? Mieliście ostatni odcinek z ping-pongiem. Dzisiaj już będzie więcej sprzętu niż talentu. Damy czadu, zobaczymy, o ile więcej złowimy ryba. Jestem pewny, że będzie ich dużo więcej. Tutaj jest masa tej drobnej ryby. Na ping-pongu nawet ich nie idzie zacinać, bo tego nie widać. Dzisiaj mamy delikatną wędkę, mamy pikera 35 gram. Robaki zenęta już zrobiona w domu, żeby to troszkę, wiecie, mniej nosić. I co, Janek? Będziemy się bawić do wieczora. Może nawet będą jakieś nocne ujęcia. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Bardzo jest klimatyczna rzeka. Zobaczcie. Ta rzeka jest po prostu klimat. Gdyby nie to, że jest tu tyle drobnicy, byłoby naprawdę bardzo dobrze. O. Tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że jakaś burza nas nie podopadnie, bo tutaj codziennie pada. O, naprawdę super klimacik. Rozkładam się, zaczynam wędkować i bawimy się. Cześć, witajcie, wędkarstwo, idziemy na ryby. Dzisiaj znajdujemy się nad rzeką Obrą. Minimum sprzętu dzisiaj, ala wypadł taki, ala lata 90. Nostalgia. Tak ja sobie to mówię, mam starą wędkę Daiwy. Do tego będzie małpka, sprężyna, zanęta z chlebem i z pewnymi dodatkami oczywiście. Oczywiście jest to mielony chleb tostowy, tak jak w Anglii. No, jesteśmy nad rzeką. Powiem szczerze, musiałem się przebić tutaj. Bo słuchajcie, miejsce zupełnie już zatracone. W zeszłym roku jeszcze był tutaj dostęp, a w tym roku już nic. Całe szczęście wziąłem maczetę i udało się po prostu przebić. Jest godzina czwarta, nie wiem, z 50. Jest klimacik. No, podejrzewam, że będziemy ciągnąć naprawdę duże sztuki. Ale to jest taki wypad, wiecie, z tych takich klimatycznych. Słuchajcie, już sobie mówimy, tak to wygląda. Wiaderko, zanęta i wędka teleskopowa. Nostalgia na maksa. Tak kiedyś właśnie zaczynałem moje przygody z wędkowaniem. Oczywiście to i bacik. Bacik będzie, no, nie wiem, jakoś później w tygodniu. Ogólnie co? Mam rzeka jest naprawdę nisko, zobaczcie. Widać po tych krzakach tam, że poziom tutaj jest mega niski. Ciśnienie cały czas skacze w tym tygodniu, brania są słabe. Bo nawet na komercji, słuchajcie, było ciężko. A co dopiero tutaj, gdzie no, tutaj bez rybie jest zawsze, dominuje mała, taka wzdręga. Czy trafia się krąb? Podobno liny są. Kiedyś jak byłem młodszy, złowiłem tutaj swojego pierwszego lina. Ale to też nęciłem, wiecie, dwa dni kukurydzą. Ale są te linki podobno. Rzeka taka właśnie pod lina, myślę, jest spoko. O. No i co? Siadamy, czekamy. Ale często przerzucał i zobaczymy, co będzie. A właśnie, jeszcze zanęta. Zanęta. No to jest nic innego jak mielony chleb tostowy. Do tego dołożyłem antraktora troszeczkę o smaku karmelu. I jakieś tam ciastka znalazłem w domu, też je zmieliłem, dałem do tego wszystkiego. Biały robak i kukurydza. I to wszystko. O,
Tak wygląda woda, piękna. Naprawdę piękna. O. Nic, miejmy nadzieję, że coś będzie działo. O, jest ryba większa. O, jest. Piękne. To już jest piękne. Mam płoteczkę czy wzdręgę? O, mamy wzdręgę, popatrzcie. Piękniusia. Gdzieś miałem wypychacz. Widzicie, brania nawet na bombce nie było widać, a po szczytówce poznałem, że coś się dzieje. Jest, krąpiu. Proszę bardzo. Mamy krąpia, czyli gatunek docelowy tu dzisiaj. O, i to taki, no nie za duży. Do zanęty chciał wejść, się najść. Taka mała rybka. Popłynął. Fajny sposób, jak są właśnie takie brania, jak założyć robaki, żeby takie brania zacinać. Przede wszystkim jednego trzeba tak po długości dać, żeby trochę nie wyszło w ten sposób, a drugiego tylko tutaj na grot. O, w ten sposób. Ta ryba wtedy z łatwością wciąga, taka nawet mała, i można ją zaciąć. Dużo to daje. Jest naprawdę, jest to dobry sposób. O, i zarzucamy. O, teraz troszeczkę za daleko poszło. Słuchajcie, to przed nami mowa końcowa. Tak to wyglądało kiedyś, jak ja zaczynałem właśnie wędkowanie. To się wszystko zaczęło tutaj, na tej rzece, przy łowieniu właśnie, na przepływankę głównie, słuchajcie, bo tak jak mówię tutaj, no z federkiem to jest kiepsko, no. Nie ukrywajmy, że takie małe rybki coraz lepiej się łowi na bacika, ale jednak miło było popatrzeć troszkę na tą małpkę. Jednak no już umiejętności i doświadczenie jest takie, że no bardziej patrzę na szczytówkę tak czy siak. Nawet jak ona jest taka sztywna, lepiej brania widać po żyłce niż na tej małpie wstrętnej. Z tym, że no lepiej było czekać, aż ta małpka się ruszy, zanim jakieś zacięcie było możliwe. Po prostu no te małe rybki no nie dawały sobie rady, nawet z dwoma, trzema robakami. Jak wziąłem kukurydzę, to już w ogóle ho, ho, ho. No i tyle. Tyle mam do powiedzenia. Łowiliśmy niecałe 4 godzinki. Myślę, że wystarczy. Następny wypad to będzie tutaj z batem. Pojadę sobie też jeszcze na jakąś komercję zaszaleć, bo mówię, na Rostarzewie było słabo. Ale na pewno podróż z miejsca zamieszkania tutaj to jest sama przyjemność. Wiaderko, plecak. Dodatkowo mam oczywiście kamerę i tak dalej. Ale wędka teleskopowa naprawdę jest w transporcie, to jest bajka. Nawet pokrowiec nie jest potrzebny, tylko ja miałem przypiętą do plecaka. I fajnie było, fajnie się szło i naprawdę elegancko. Słuchajcie, już rozłożony. Pokażę wam teraz z góry, jak to wygląda. Jeszcze tylko dostosuję podstawkę. O! To zanęta, jakaś marcela, fajna zanęta, treściwa. Mamy pelet, mikropelet i parzonego robaka, dendrobena, kukurydza na hagi, też mamy kolorowe robaki. Mało, a często zaczniemy, nie nęcimy, bo zdwabię tylko tej drobnicy miliardy. A i tak zobaczcie, co się będzie działo, nie Janek? Już się dzieje. Że łowimy. Także mamy, słuchajcie, drugi rzut do wody. Bo pierwszy był taki, że jeszcze były pewne konwulsje tutaj na krześle. Dajemy robaka pojedynczego. Chcę, żebyście zobaczyli, co tu się dzieje. Tam sobie wybrałem punkt. Cyk. Tu GoPro będzie rejestrować. Bóg jest jasno. Ach.
oddechu. Taka to jest szarańcza, proszę bardzo. I od razu robaczki zadajemy. Te małe tak na początku będą trzaskać, później jak się najedzą, to jest szansa na większe ryby, których tutaj no, mam nadzieję, że są oczywiście. O. Fajnie, punkt z klipem. Już jest duża przewaga wędki takiej od bombki, po prostu widzę, co się dzieje. Słuchajcie, cieszę się niezmiernie. Żeby go nie spuścić, bo kurczę, jestem wysoko. Zobaczcie, piękny linek. Z marszu, nawet nie z wody z PZW, bo z rybackiej. Ale jest piękna ryba. Buziaczka, bo ty jesteś piękny i ty od razu na wolność idziesz. Nie będziemy cię męczyć w siatce, nie? Niech rośnie piękny, duży. Zobaczcie, piękna rybka. Tyle co kamerę włączę. Znowu kleja zeszło. Widzicie, łowimy sobie. Już ta drobnica zdaje nam się, że odpuszcza troszeczkę. Założyłem już mniejszy koszyk. Już takie jakby, że tak powiem, wstępne nęcenie jest zakończone. Teraz miejmy nadzieję, że łowisko się ustabilizuje i uda się coś większego łowić. Ale jest linek, słuchajcie, to już jest. To już jest, powiedzmy, maksimum, jakie dzisiaj osiągnęliśmy. Zaraz tą siatkę opróżnię, nie ma sensu męczyć tej małej rybki. Założymy wtedy sobie duży hak. Będziemy łowić jak typowe janusze, nie? No bo niestety eliminacja tych małych brani ryb to jedynie można zrobić dużym hakiem i wielką przynętą. Bo to nie jest tak, że oni bez powodu tak łowią. Co tam miałeś na haku? Pelet? Pelecik, ósemeczkę, kałamarnicę. O, i proszę bardzo, jest leszczyk. Proszę bardzo, taka ryba ujęta. Piękny leszczyk. Proszę bardzo, dziękujemy. Oby większy. Oby większy. Skończy tak, że zaraz będziemy łowić na metodę, nie? Tak się skończyły? No. Tutaj nie ma zero uciągu, tu metoda byłaby dobra, selektywna, myślę. Zobaczcie, godzinka łowienia. Jest ta wzdręga Janka z początku, piękna ryba. Tu sama sieczka, był linek. Wypuszczamy, nie będziemy męczyć tych rybek. Teraz wam pokażę teraz już przerobiony zestaw. O. Teraz tu już chodzą krąpie, zobaczcie. To też nie dobrze. Tych krąpi jest tyle do tych płot. No. Dalej zestaw jest taki sam, z tym, że zobaczcie. O kurczę. Pokażę wam bliżej. To już mamy teraz takiego skobla. Tu idą dwie dendrobeny i kukurydza. No, po prostu nie chcemy już łowić tych małych, a te większe. I po prostu chodzi o to, żeby można było to dłużej w wodzie trzymać, bo i tak są te małe ryby tam na tyle mocne, że po czasie to wszystko pościągają i się zawiesi taki właśnie krąpik. Ale przynajmniej nie muszę co minutę rzucać. Bo to jest, wiecie, fajnie jakby było szybkościowe łowienie ilości takich małych rybek, ale dzisiaj tu bardziej chodzi o zabawę. No i oczywiście chcielibyśmy złowić coś większego. Na przykład jeszcze tak z 5 takich linków. No nie? No ale to są bonusowe ryby. Aż zatnę. O! Słuchajcie, większy krąb. I on to, słuchajcie, zmieścił ten hak cały razem z tymi robakami. I teraz takie coś pójdzie do wody. Zaraz zwiększymy znowu na większy koszyk, bo już ten mały koszyk tutaj się pozytywnie spisał. Ale myślę, że ryby pomału odchodzą i znowu trzeba je dokarmić, no bo ta mała szarańcza tam się odpowiednio tym wszystkim zajmuje.
Zwłaszcza, że idzie już pomału wieczór i chcielibyśmy trochę więcej towarów w wodzie mieć. O, zobaczcie, selektywne łowienie na Janusza. No, zdaje egzamin, no, nie inaczej. Tak musi być. Taki już ładny leszczyk. Teraz go wypuścimy. Myślę, że sesja przechodzi bardzo dobrze, jak na tutaj, na tą wodę. Teraz u Janka ryba na... Zobaczcie, tu jeszcze jest kuleczka ananasową. Także nie ma co się bać używać peletów czy innych takich wynalazków. Spojrzysz tak na to. Mamy wieczór. Wiecie, o, takie leszczyki nam wchodzą. No, powiedzmy, że... Oj, Jezusiu. To się wytnie. Także mamy wieczór. Takie rybki wchodzą. Już teraz leszczyki same, już nie ma tej drobnej ryby. O, fajnie. Wypuszczamy. Tutaj mamy, zobaczcie, tablicę. Tablicę, którą wykonał Krzysztof Ścigacz Ścigaczewski. Mam ją 2 lata, słuchajcie. Pierwszy raz się udało, bo w tych komarów tak nie ma i można siedzieć wieczorem. No i myślę, że fajnie, że jak się uda nagrać jakieś teraz branie z tej tablicy, to będzie bardzo wesoło. Także zarzucimy i zobaczymy, czy się uda. Coś tam widać. Mamy rybę. No takich trochę łowimy. O, tutaj. O, ładniejszy leszczyk. Powiedzmy, że jest to ładniejszy leszczyk. Proszę, taki długi, trochę wychodzony. O, kurczę. To teraz mnie musi złapać ostrość. O. Zobaczcie. Taka rybka. I wypuszczamy go. Kończymy wędkowanie. No, jeszcze posiedzimy może z 15 minut i to wszystko. Myślę, że się udało połowić, nie Janek? Zawsze. No, było wesoło, fajnie. Już jest noc i te ujęcia są słabe, no niestety. Ale klimacik jest pierwsza klasa. Myślę, że wam się podobało, zostawcie łapkę, tak jak zawsze. Napiszcie komentarz i na razie cześć, trzymajcie się. Tak. Ryby, ryby, ryby. Zrób podświetlenie. Czekaj, po to. A powiedz, hej Janek, zrób to i powiedz, subskrybujcie kanał Wędkarstwo, jedziemy na ryby z czadem i zrób taką chmurę. Subtrykuj. Nie powiem. Czekaj. Dawajcie suba. Jest wasz. Dobra. Jest wasz.